Niedawno świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy kontynuację tego święta, czyli wyniki drugiej edycji programu inwestycji strategicznych. Od ponad roku jako wiceminister odpowiedzialny za dział gospodarki przebywam tutaj na Warmii i Mazurach i obserwuję, jaki potencjał z tego regionu płynie. Druga edycja programu inwestycji strategicznych, kolejne środki finansowe, miliony złotych, 8, 9, 10, 14 na infrastrukturę, na projekty drogowe, ale również na boiska, ale również na kanalizację, czyli wyrównywanie szans pomiędzy regionami. My w pierwszej edycji mówiliśmy o 23 miliardach złotych na całą Polskę, dzisiaj to już jest 30 miliardów złotych. Wniosek z tego płynie jeden. Samorządy mają pomysły, mają potrzebę realizacji tych pomysłów i mają ręce do pracy. To jest najważniejsze. Ja też jestem pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich firm, więc tym samym wspieram. Wspierając te inwestycje, staram się, aby dla regionu warmińsko-mazurskiego jak najwięcej tych środków przybywało. Cieszę się, że dzisiaj mogłam ogłaszać wyniki dla powiatu nidzickiego. Cieszę się, że te projekty będą realizowane. Bardzo się cieszymy z kolejnych gigantycznych środków, jakie pozyskał powiat nidzicki, dlatego że będą one przeznaczone na realizację wielu zadań drogowych, a w skład tych zadań mieści się przebudowa ulicy Warszawskiej i Sienkiewicza, długo oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy, naszego powiatu. Jestem bardzo zadowolony, że możemy zrealizować i spełnić marzenia właśnie tych mieszkańców. Cieszę się bardzo, że kolejne środki, mam nadzieję, że jeszcze inne będą do nas spływały. Staramy się realizować te zadania, które są najbardziej priorytetowe. Kolejna edycja Polskiego Ładu, rekordowa suma 12,5 miliona. Pragnę tylko przypomnieć, że to są trzy inwestycje: termomodernizacja szkoły podstawowej nr 2, budowa nowej sali gimnastycznej przy tej szkole. Wspomnę tylko, że w tej szkole jest największa ilość dzieci z niepełnosprawnościami. Jest to szkoła z klasami integracyjnymi, ale ogromne szczęście spotkało środowisko sportowe. 4 200 tysięcy przeznaczone na sztuczne boisko przy stadionie z nowym oświetleniem, takim już typowo stricte do oświetlania boisk oraz trybuny. Gdy powstanie ten obiekt, nasi zawodnicy będą mogli trenować całym rokiem na nowoczesnym, wspaniałym, bezpiecznym obiekcie. Dostaliśmy ogromne pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Cieszymy się bardzo, to są już kolejne fundusze. Powiat nidzicki otrzymał ponad 40 milionów złotych. Te pieniądze otrzymała gmina Nidzica, samorząd powiatowy, gmina Janowiec Kościelny, Kozłowo. Fundusze te zostaną wykorzystane m.in. na przebudowę sieci dróg w powiecie, a także na inwestycje wodne i kanalizacyjne, a także na obiekty sportowe. Więc tak naprawdę pozostaje nam podziękować rządowi za fundusze, których jest coraz więcej.